A już teraz w szlagierowym studiu laureat teledysku 2023 roku Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl Dawid Janiak jest prosto online z Inowrocławia. Witam Cię, Dawidzie. Witam serdecznie wszystkich widzów, witam Cię przede wszystkim, Sebastianie. Dawid, wyróżnienie jako laureat tego 2023 roku to wyróżnienie z jednej strony, można powiedzieć, dla scenarzysty, operatora, producenta filmowego, czy też dla artysty. A jaką rolę tyś w tym wszystkim odegrał? No chyba przede wszystkim muzyczną rolę, bo no tak jak wspomniałeś, tutaj załoga, która zajmowała się kręceniem teledysku, no to im trzeba te zasługi też przyznać, bo faktycznie wydaje mi się, biorąc pod uwagę opinię, że stanęli na wysokości zadania, z tego powodu jest mi bardzo miło, bo tak się złożyło, że te laury jednak dotykają mnie przede wszystkim, ale też pozwoliłem sobie do nich zadzwonić zaraz po tym, jak zostało ogłoszone to moje wyróżnienie, ta nagroda, no i byli przeszczęśliwi operatorzy. No to, była to też taka motywacja, żeby przy kolejnych teledyskach jeszcze bardziej się starać, kreować je na coraz lepsze, więc no zobaczymy, co przyniosą kolejne. No właśnie, a z tych wymienionych, jako operator, jako scenarzysta, jako producent, kto z tej ekipy był najważniejszy? Najważniejszy? No wydaje mi się, no, że ta osoba, która zajmowała się filmowaniem, nie? Ta, która jakby, no bo to trzeba podkreślić, że ten zamysł zamku w Mosznej to był pomysł mój. Ja już od dawna gdzieś tam przyglądałem się temu miejscu i byłem oczarowany. Natomiast całą resztą już jakby tym klimatem, ujęciami i też no, tym scenariuszem takim wewnętrznym już bezpośrednio na planie, to już się zajmował właśnie kolega. No i tyle. Emelfis, podkreślę, jeżeli jest to możliwe, no to nie jest to tajemnicą, to ekipa Emelfis, która współpracuje z Telewizją Polską, także oni się tym zajmowali. No i tym samym wyprzedził się odpowiedź na pytanie, które miało paść teraz, czyli kto tworzył ta cała ekipa, czy możesz ich przedstawić, przedstawieni zostali, więc Państwo czekają, my czekamy, kolejne pytania już za chwilę, bo Dawid Janiak jest z nami. No to Dawid, jeszcze bardzo szybko wracając do końcówki pierwszego naszego wejścia i tego pierwszego pytania, chciałbym, żebyś przedstawił całą grupę, która stworzyła ten film. Więc tak, taką osobą decyzyjną, która zajmowała się jakby filmowaniem stricte i głównym operatorem był Łagnowski, kolega tutaj nasz, serdeczny, którego pozdrawiamy, Łukaszek. Natomiast ekipa, która to montowała, to już jego bezpośrednio pracownicy. Nie wiem, czy tam z nazwiska będziemy wymieniać, ale grupa Emelfis generalnie jest rozpoznawalna w Polsce, więc to chyba będzie wystarczająco. Łukasz Łagnowski. No to teraz nasuwa się od razu pytanie, czy nagroda i to wyróżnienie, które razem z grupą zdobywacie, no bo przecież jakiś twój zamysł do tego wszystkiego był, ubraliście to pięknie w obraz. Czy to jest tak, że już teraz wiesz, że ta poprzeczka jest wysoko zawieszona i nie będzie szło, nawet nie będzie, nie można jej obniżać, więc kolejne produkcje będą na takim albo i wyższym poziomie jak ta, do tego nie przestanę kochać ciebie? Bardzo bym chciał i będę do tego dążył. Wiadomo, to wszystko też ewoluuje i ten poziom z roku na rok, nie tylko moich teledysków, ale i innych wykonawców, innych artystów, on cały czas wydaje mi się, że wzrasta. No i będziemy dążyć do tego, żeby faktycznie, żeby to utrzymać ten poziom lub robić coś jeszcze lepszego, jeżeli się tylko nam uda, bo to jednak nie nam oceniać, tylko widzą, nie? No to teraz już bogatsze o te doświadczenia filmowe na planie, na jakie elementy będziesz zwracał szczególną uwagę? No przede wszystkim wydaje mi się, bardzo ważne jest miejsce, pogoda bardzo istotna z mojego punktu doświadczenia. No i też, no wiadomo, aparatura, którą się filmuje, żeby to były jednak kamery filmowe, żeby to były odpowiednie narzędzia profesjonalistów, bo wiemy o tym, że dzisiaj
dużo ludzi próbuje własnymi siłami kręcić te teledyski, jednak jeżeli ma coś trafić do telewizji, do mediów, które no, mają jakiś poziom, należałoby jednak zgłosić się do profesjonalistów i z nimi podjąć tą współpracę, nie? No, czyli wiemy, z kim przy kolejnych produkcjach będziesz pracować. Tak, to prawda. Krótko i na temat, a wy nikt się nie ruszajcie, za chwilę kolejne pytania. Być może to ostatnia noc, pełna złotych gwiazd. Nie warto wciąż narzekać, tak wiele jeszcze czeka nas. No to skoro ustaliliśmy, że przy kolejnych produkcjach wideoklipów wiemy, z kim będziesz współpracował, to teraz chciałbym, żeby właśnie fani, twoi fani, szlagierowi fani dowiedzieli się, co w dziale nowe teledyski w 2024 roku. Jakie plany? No, jeżeli chodzi o plany, to no, są bardzo duże. Wszystko zależy też, tak jak wspomniałem, od pogody. Też dużo i od tego, no, jak to życie nasze się potoczy. Ja mam w tym roku w planach nagrać dwa teledyski. To też nie jest tajemnicą do piosenki Ostatnia Noc i do jakiejś jeszcze miłosnej. No i zobaczymy, jak to się uda, jak to będzie zrobione, gdzie to będzie zrealizowane, bo cały czas czekamy jeszcze za pogodą, nie? Niech się pojawi ta wiosna, niech troszeczkę te drzewa się zazielenią i wtedy będziemy już konkretnie myśleć o szczegółach i działać. Konkretnie myśleć o szczegółach, działać, ale plany, że co, że jeszcze do wakacji jakiś jeden z nowych teledysków się pojawi? Tak, zdecydowanie tak. Na wiosnę będzie wypuszczony na pewno jeden teledysk i drugi gdzieś może w okolicach wakacji, nie? No proszę bardzo. Sprecyzowane plany Dawida Janiaka. No, to co? Nie możemy się doczekać. No i teraz, Dawid, chyba takie najtrudniejsze pytanie na sam koniec naszego online'owego spotkania, bo był taki czas, że wyznaczył, że jest mocno ta szlagierowo ścieżka, taka szlagierowo linia, potem troszkę zawahania było w pewnym momencie. No i teraz to pytanie, czy już żeś jest przekonany do tego, żeby zostać na tej szlagierowej pięciolinii? Tak, tak, tak. Były takie momenty, dobrze to zauważyłeś, kiedy to próbowałem jeszcze szukać gdzieś tego swojego toru odpowiedniego, żeby kreować siebie i muzykę, którą tworzymy, którą tworzę. Ale teraz już biorąc pod uwagę to, że ten czas nawet pandemiczny był takim czasem, gdzie dużo miałem go na przemyślenia i tak dalej, stwierdziłem, że skoro urodziłem się do muzyki środka, do muzyki szlagierowej. Ludzie to bardzo doceniają, z czego jest mi bardzo miło. Zostajemy zdecydowanie przy tym, kreujemy to, rozwijam to jak najbardziej. I wydaje mi się, że no, czy w disco polo, czy w hip-hopie, nie wiem, czy w muzyce komercyjnej, raczej bym się nie odnalazł, ponieważ u mnie mentalne jakieś takie różnice i wydaje mi się, że się urodziłem kilkadziesiąt lat za późno. No i wydaje mi się, że jedyną alternatywą dla mnie, taką rozsądną, gdzie mogę wyeksponować i swoje linie melodyczne, swoją technikę śpiewania i też aranżację czy jakieś tam harmonie, no to jest w muzyce szlagierowej i wolałbym już przy tym pozostać i mam nadzieję, że to życie moje się tak potoczy, że ta muzyka szlagierowa już ze mną zostanie na zawsze. Dawid, to teraz jeszcze troszkę za język cię pociągnę, żebyś się przyznał, co tak naprawdę przekonało cię do tego, żebyś pozostał przy szlagierach. To mnie przekonało przede wszystkim ludzie, którzy cały czas do mnie pisali, piszą, którzy zachęcają mnie do tego, żebym dalej tworzył. Podoba im się przede wszystkim to, co robię, to jak śpiewam. Moja twórczość to jest takim największym według mnie motywatorem, ale też podkreślę to, że instytucje, które zajmują się promocją, czy to Lista Śląskich Szlagierów, to też motywują mnie i widzę, że są tego efekty, co się przekłada, że spotykamy się na pięknych galach, która notabene na przykład całkiem niedawno odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest no wiele pięknych takich chwil, które no, ewidentnie mnie motywują do tego, żeby pozostać jednak przy
szlagierach. I te słowo mnie cieszy. Niech to będzie takie słowo na koniec. Wielkie Ci dzięki za wspólne spotkanie, za to, że żeś troszkę czasu w tym zabieganym momencie dnia znot na to, żeby razem z nami poklachać. Bardzo mi miło, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z tego miejsca, pozdrawiam listę śląskich szlagierów i mam nadzieję, że do miłego, szybkiego zobaczenia. Panie i panowie, naszym i waszym gościem był oczywiście Dawid Janiak, czyli laureat teledysku roku 2023 listy śląskich szlagierów.